Enea Wytwarzanie to firma, która od lat aktywnie angażuje się w rozwój województwa mazowieckiego i wspiera wydarzenia sportowe, kulturalne oraz edukacyjne w regionie. Obecnie jest sponsorem radomskich drużyn siatkarskich Cerrat Enea Czarni Radom i Ele Klerk Moja Radomka Radom oraz klubu piłkarskiego RKS Radomia Gradom. Maciej Zieliński, witam i zapraszam na program Kontrast w Zebra TV, a dzisiaj Państwa i moim gościem jest Wojciech Bernat, nowy przewodniczący radomskich struktur bezpartyjnych samorządowców. Dzień dobry, panie przewodniczący. Dzień dobry, panie redaktorze, witam serdecznie Państwa. Nowy przewodniczący, ale nie nowy w polityce. Był pan w Sojuszu Lewicy Demokratycznej, był pan także w Nowoczesnej. Dziś Sojuszu Lewicy Demokratycznej już nie ma. Nowoczesna została de facto wchłonięta przez Platformę Obywatelską. Czy nie obawia się, że pan, że podobny scenariusz czeka także bezpartyjnych samorządowców? Zanim do tego przejdę, panie redaktorze, pozwoli pan i państwo, że złożę serdeczne życzenia, korzystając z okazji, że jestem na początku roku 2024 u państwa w znakomitej redakcji studia Zebra. Chciałem życzyć wszystkim radomianom, wszystkim naszym odbiorcom szczęśliwego, nowego, zdrowego roku, abyśmy byli dla siebie lepsi w tym czekającym nas, przynoszącym wiele niespodzianek pewnie roku 2024. Natomiast wracając do pana pytania, panie redaktorze, tak, byłem zaangażowany politycznie w kilka takich projektów. Głównie kojarzony byłem oczywiście ze środowiskiem lewicowym. Byłem przez wiele lat przewodniczącym dużego koła w SLD. Tych funkcji zrezygnowałem z racji różnych późniejszych przyjmowanych przez siebie obowiązków. Byłem przez wiele lat dyrektorem zespołu szkół samochodowych. Nie mogłem łączyć funkcji politycznych z pracą tutaj w strukturze oświatowej, na funkcji dyrektora tym bardziej. Byłem także członkiem, wiceprzewodniczącym zresztą struktur Radomskiego Koła Nowoczesnej w Radomiu. Jak pan zaznaczył, SLD nie ma, ta struktura lewicowa się nieco przeobraziła. Funkcjonuje nadal. Uważam, że jest potrzebna i to środowisko przecież ma znakomitych i bardzo licznych reprezentantów i w Sejmie, i poza Sejmem, wśród wyborców oczywiście, bo to jest jak gdyby największy potencjał każdej partii, ugrupowania politycznego. Nowoczesna, jak pan wspomniał, została lekko wchłonięta czy przytulona do struktur Platformy Obywatelskiej. Zresztą te środowiska od samego początku były dosyć mocno ze sobą zbliżone, współpracujące. Jestem tu, gdzie jestem. Jestem dzisiaj takim 50-kilkulatkiem, nadal zaangażowanym politycznie, zaangażowanym w jakąś działalność społeczną, ponieważ jestem także i obecnie wiceprezesem Radomskiego Samorządu Obywatelskiego. Tutaj z panem Jarosławem Kowalikiem działamy, staramy się jakieś swoje pomysły realizować także na gruncie naszego miasta. Jestem aktywny i myślę, że tej aktywności jeszcze mi na jakiś czas starczy. Cieszę się, że co jakiś czas różne środowiska polityczne zwracają się do mnie z kolejnymi propozycjami współpracy, z daniem nazwiska, daniem wizerunku, czy możliwości przekazywania moich doświadczeń, moich jakichś sugestii. Jest to dla mnie cenne i z tego tytułu jest mi naprawdę... Mhm. Bardzo sympatycznie, że nie zapomina się o mnie i ten Wojciech Bernat gdzieś tam ciągle w środowisku lokalnym funkcjonuje. No tak, ale na czym pan, panie przewodniczący, bazuje swoją nadzieję, że tym razem po prostu, mówiąc krótko, będzie inaczej? Projekt bezpartyjnych samorządowców jest stosunkowo nowym projektem politycznym. Zrodził się tak naprawdę w 2014 roku. W czasie wyborów samorządowych była to struktura może jeszcze nie stricte określana jako bezpartyjni samorządowcy. Wiązało się to ze współpracą wielu środowisk lokalnych. Głównie zaangażowane były osoby na terenie południowo-zachodniej części naszego kraju, tam województwo dolnośląskie, chociażby lubuskie, ale także i zachodniopomorskie. Natomiast aktywnie działano
ja wówczas jeszcze nie byłem zaangażowany w ten projekt, ale w 2018 roku również przedstawiciele już bezpartyjnych samorządowców byli aktywni, uczestniczyli w wyborach samorządowych, a w 2023 zarejestrowano partię pod nazwą Bezpartyjni Samorządowcy, Łączy Nas Polska. No i właśnie w tym minionym roku bezpartyjni samorządowcy zaistnieli na forum już ogólnokrajowym. Zarejestrowano listy do parlamentu, do senatu, do sejmu w całym naszym kraju. Nie udało się uzyskać mandatu ani poselskiego, ani senatorskiego. Natomiast... No właśnie, czy to nie był wynik poniżej jednak oczekiwań? Na pewno tak. Startując w jakimkolwiek projekcie, w jakichkolwiek zawodach, chociażby sportowych, każdy liczy na sukces, a w tym wypadku sukcesem jest wygrana i wprowadzenie swojej reprezentacji do Sejmu, do parlamentu. Tego nam się nie udało zrobić, ale no oczywiście no by było absurdem i niedorzecznością, gdybyśmy zrezygnowali pod pierwszej takiej próbie. Dajemy sobie kolejną szansę. Będziemy starali się dotrzeć do szerszego grona wyborców, przedstawić może ciekawszą jeszcze ofertę. Może popełniliśmy pewnie jakieś błędy w tej komunikacji z wyborcami. Nie dostrzeżono naszego potencjału. Może nie dotarliśmy w odpowiedni sposób do szerokich struktur społecznych. A może po prostu zaważyło to, co bardzo często jest istotne w naszej polityce, ta walka dużych tygrysów i oni jak gdyby skupili całą uwagę na sobie, na swoich projektach politycznych. Mówię tutaj oczywiście o tych dużych partiach, takich jakimi są Platforma Obywatelska czy Prawo i Sprawiedliwość. Mm-hmm. Bezpartyjni samorządowcy to ugrupowanie, które wywodzi się z Dolnego Śląska i tam na Dolnym Śląsku bezpartyjni samorządowcy razem z Prawem i Sprawiedliwością przegłosowali budżet województwa dolnośląskiego na rok 2024. W dzielnicach Warszawy, w których są reprezentanci bezpartyjnych samorządowców, rządzicie państwo z PiS-em. No, panie przewodniczący, wybory w przyszłym roku, to nie w przyszłym roku, tylko już w tym, bo już mamy nowy rok, a zatem takie pytanie, czy głos oddany na bezpartyjnych samorządowców to nie jest przypadkiem de facto głos oddany na Prawo i Sprawiedliwość? Były, panie redaktorze, drodzy państwo, takie zarzuty, takie sugestie także w tej minionej kampanii parlamentarnej. Gdzieś tam starano się przykleić nasze nazwiska, nasz projekt do struktur Prawa i Sprawiedliwości. Ja mogę odpowiadać we własnym imieniu. Ja takich kontaktów z politykami Prawa i Sprawiedliwości nie miałem, nie prowadziłem żadnych rozmów i uważam, mam zaufanie, że ten projekt jest projektem neutralnym. Bezpartyjni samorządowcy w kraju współrządzą także i z działaczami Platformy Obywatelskiej. Mamy przedstawicieli, jak pan wspomniał, na Dolnym Śląsku. Tam marszałkiem jest pan Cezary Przybylski, ale mamy też i prezydenta w Szczecinie, prezydenta miasta, pana Piotra Krzystka, który wywodzi się nomen omen ze struktur Platformy Obywatelskiej. Także jesteśmy otwarci na wszelkie możliwości współpracy, które będą służyły rozwojowi czy dobru społecznemu, dobru naszego miasta w tym wypadku, bo za moment są wybory przecież samorządowe. A zatem nie wykluczają państwo współpracy ani z PiS-em, ani powiedzmy z Platformą Obywatelską czy Koalicją Obywatelską? Panie redaktorze, drodzy państwo, wszyscy, którzy mają ciekawą ofertę do wykorzystania, są naszymi potencjalnymi koalicjantami. Jeżeli uda nam się dostać, prowadzić radnych do czy to sejmiku województwa mazowieckiego, czy tutaj na gruncie naszego miasta do Rady Miasta, to będziemy wyławiali te projekty, które będą zbieżne z naszą jak gdyby tutaj linią programową. Generalnie będą logiczne, będą spójne i zauważymy, że te projekty dają szansę rozwojowi Radomia, że będą stanowiły o tym, że wskoczymy jako miasto do wyższej ligi. Mm-hmm. No właśnie, wspomnieliśmy, że w tym roku wybory samorządowe, już za chwilę można powiedzieć, będzie pan kandydatem bezpartyjnych samorządowców na prezydenta Radomia. To byłoby pana drugie podejście? To by było drugie podejście, ale nie chcę w tej chwili jeszcze na ten temat ani panu redaktorowi, ani radomianom, ani naszym odbiorcom przekazywać żadnych informacji wiążących, ponieważ... No ale tego czasu nie ma już wiele. Tak, ale takich decyzji jeszcze nie podjęliśmy. Nie chciałbym tutaj składać deklaracji i jak gdyby kolegów moich stawiać przed faktem dokonanym. Nie będę tutaj wyskakiwał przed szereg. Prowadzimy konsultacje z wieloma środowiskami.
Oczywiście byłoby miło, gdybym to ja został zaproponowany na przedstawiciela i na kandydata w tych wyborach. Zgodziłby się pan? Na pewno musiałbym to gruntownie przeanalizować. Nie ukrywam, że takie rozmowy przeprowadziłbym także i w domu z moją rodziną. Jest to duże obciążenie na pewno psychiczne, jest to duże obciążenie dla całej rodziny, ponieważ no, trzeba się poświęcić niemalże bez reszty na obecność i na oczywiście na oddanie się miastu, to po pierwsze, a po drugie ta kampania jest dosyć ciężka, dosyć trudna, tego czasu, jak pan powiedział, nie ma zbyt wiele, no i uczestnictwo w tej kampanii byłoby na pewno dużym obciążeniem, aczkolwiek jest to do zrealizowania i tak jak powiedziałem, jestem ciągle aktywny, mam duży potencjał także i fizyczny, nie tylko umysłowy i chciałbym go też, jeżeli to będzie potrzebne, zaangażować. 10 lat temu, w 2014 roku, w drugiej turze poparł pan kandydaturę prezydenta, jeszcze wtedy nie prezydenta, Radosława Witkowskiego. Radosław Witkowski został prezydentem. Jak pan ocenia te 10 lat prezydentury Radosława Witkowskiego? Czy to była dobra decyzja, żeby go poprzeć? To minęło kupę czasu, że tak powiem, może kolokwialnie. Rzeczywiście 9 lat temu podjąłem taką decyzję, ponieważ uznałem wówczas, że pomysły poprzedniego prezydenta w pewnym zakresie się może już wyeksploatowały, że trzeba było dać troszkę szansy na nowy oddech. To tak jak w sporcie, o którym tam na początku naszej rozmowy już wspominałem, potrzebny jest ten drugi oddech i pomyślałem sobie, że może ten drugi oddech nastąpi właśnie po wprowadzeniu innej osoby na fotel prezydenta i poparłem wówczas pana prezydenta Radosława Witkowskiego. Jak oceniam ten okres? Panie redaktorze, drodzy państwo, no wiele się udało zrobić w mieście przez te 9 lat, a jeszcze więcej się nie udało zrobić i oceniam tak per saldo, no negatywnie te 9 lat minione. Czy żałuję tamtej decyzji? Nie, no raczej nie żałuję decyzji, które podjąłem, bo po pierwsze czasu nie da się cofnąć, to było, to minęło. Ja wówczas uważałem, że to była dobra decyzja i tego się trzymam do tej pory. Czemu się nie udało wszystkiego zrealizować przez te 9 lat? No pewnie były jakieś obiektywne przyczyny. Nie mam audytu w tej chwili, prawda? Nie wiem, na jakich tutaj wskaźnikach finansowych opiera się pan prezydent, no bo jakieś tam wskazówki, które wynikają chociażby z budżetu, niewiele jeszcze mówią. Wiadomo, że to wszystko jest dynamiczne w trakcie każdego roku budżetowego. Widzieliśmy zresztą takie zmiany chociażby w aneksach budżetowych. Generalnie uważam, że to jest 9 lat, które można było inaczej i lepiej wykorzystać. Jarosław Kosior z Polski 2050 tu w programie Kontrast powiedział, że prezydent Radosław Witkowski to byłby dobry prezydent na miarę Lipska, a nie na miarę Radomia. Zarzucił mu brak wizji. Czy pan też podpisałby się pod tymi słowami? Panie redaktorze, pan doktor Jarosław Kosior jest moim kolegą. Byliśmy uczniami jednej klasy w szkole podstawowej, stąd pewnie też i z tego względu opinia pana Jarosława Kosiora jest zbieżna z tym, co ja sądzę na temat tej obecnej kandydatury. Czy prezydentury, tak naprawdę, ale już i kandydatury, bo pan prezydent jak gdyby zgłosił akces udziału w kolejnych wyborach. Tak, jako pierwszy czekamy na kolejne jakby nazwiska, ale jeszcze się dzisiaj nie dowiemy, kto będzie kandydatem bezpartyjnych. Nie, ja myślę, że styczeń takie rozwiązanie już w najbliższych dniach pokaże i będziemy mogli państwu przedstawić, kto jest kandydatem z bezpartyjnych samorządowców. Liczymy oczywiście na to, że państwo dostrzegą i potencjał, i te cechy programowe, które niesiemy dla państwa jako propozycje rozwoju miasta. No chciałbym, żeby miasto rozwijało się tak jak inne, sąsiednie. Nie mówię już o takich aglomeracjach, jakimi są Warszawa czy Wrocław, ale z drugiej strony, dlaczego nie stawiać sobie tej poprzeczki właśnie wysoko? Dlaczego mamy być tym wspomnianym, no nie umniejszając oczywiście w żadnym zakresie Lipskiem czy jakąś tam Przysuchą, to są wspaniałe miasta. No men omen, przejeżdżałem wielokrotnie przez Lipsko i zwróciłem uwagę takim gospodarskim okiem, to mi zostało jeszcze z tego dyrektorowania w samochodówce, na czystość w tym mieście jest niesamowicie uporządkowane miasto i czasami zastanawiam się, jadąc przez Radom, dlaczego u nas tak nie jest, czego brakuje naszemu miastu. Jakie propozycje? No proszę państwa, wyszliśmy niedawno z propozycją na przykład
taką bardzo drobną, aczkolwiek dla przedsiębiorców drobnych, niewielkich istotną, zniesienia opłaty targowej. Udało nam się zebrać w tej inicjatywie ponad 580 głosów. Został złożony nasz wniosek do Urzędu Miejskiego i prośba o wniesienie tego projektu do porządku obrad Rady Miejskiej. Rada Miasta może podjąć taką decyzję, znieść opłatę targową dla mieszkańców, dla tych handlujących przysłowiowym szczawiem pietruszką. To nie są wielkie kwoty, które, jak wynika chociażby z budżetu, prognozowane są, mając to po stronie wpływów, oczywiście na uwadze, w wysokości około 300 tysięcy złotych. To jest kwota porównywalna z wynagrodzeniem prezesa miejskiej spółki. Nie jest na tyle duża dla miasta, żeby stanowiła o byciu bądź niebyciu budżetu, natomiast ja myślę, że dla tych drobnych gospodarstw, dla tych drobnych przedsiębiorców byłoby to duże wsparcie ich domowego budżetu, tych drobnych, małych firemek, które zajmują niewielką przestrzeń na targowiskach. Inny projekt, który będziemy chcieli za moment też wnieść pod rozstrzygnięcie Rady Miejskiej, naszych radnych wspaniałych, to na przykład zniesienie opłaty za przejazdy komunikacją w godzinach nocnych. Mhm. A dlaczego tylko w nocy? Mój pomysł, szanowny panie redaktorze i szanowni państwo, sprzed tych 9 lat z kampanii prezydenckiej dotyczył zniesienia opłat w MPK, w tej komunikacji publicznej. W całości chciałem wprowadzić taką bezpłatną komunikację, no, również ze względów ekologicznych, bo to by na pewno zachęciło mieszkańców do poruszania się komunikacją, autobusami, a nie przewożenia pojedynczej osoby czy dwóch osób samochodem osobowym czy jakimś tam dostawczym. W tej chwili chcemy zrobić to małymi krokami. Zauważyliśmy, zresztą to wypływa jak gdyby sugestii z rozmów, które prowadzimy z mieszkańcami. Okazuje się, że te autobusy w godzinach nocnych przewożą w większości pustą przestrzeń. Jeżeli trafia się jakiś pasażer, to z reguły on nie ma ze sobą biletu. No, z różnych przyczyn nie będziemy o nich w tej chwili tutaj dyskutować i ich podnosić, dlaczego taki radomianin, poruszając się w nocy, nie ma ze sobą biletu. Może nie mieć też dostępu do aplikacji, do zakupu takiej, do wniesienia tej opłaty w sposób elektroniczny. Kierowca nie ma możliwości sprzedawania biletu, no i tworzy się pewien pad, tak? No, ten pasażer de facto ryzykuje, jadąc na tak zwaną gapę, tak? Nie mając możliwości zakupienia biletu. Także tutaj te opłaty z biletów w godzinach nocnych na pewno nie podreperują budżetu MZDiK, czy generalnie miasta, natomiast byłyby dużym ułatwieniem w komunikacji w tych godzinach nocnych dla pasażerów. Natomiast krok dalszy, bo to też był nasz postulat w kampanii parlamentarnej, zniesienie w ogóle opłat w komunikacji publicznej. Też było to uzasadniane, były te propozycje i finansowe szeroko przedstawiane w mediach publicznych. Myślę, że do tego już nie będziemy wracać. No to się udało choćby w Starachowicach. Tak, są miasta, gdzie to funkcjonuje, Konin, Starachowice, i rzeczywiście jest to wspaniała pomoc dla mieszkańców. Pan prezydent Witkowski, o którym wspominaliśmy, obiecywał zniesienie tej opłaty dla młodzieży szkolnej. Nie uczynił tego, nie wiem dlaczego, nie dotrzymał tej obietnicy. Być może nie jednej. Natomiast to by było ułatwienie w komunikacji, w przemieszczaniu się po terenie miasta, w tych gospodarstwach rodzinnych. Ja sam mam dziecko jeszcze w mieście, uczęszcza w naszym mieście do szkoły średniej. Wiem, że muszę podjechać, przewieźć gdzieś tam na jakieś korepetycje, na jakieś dodatkowe zajęcia, i to rodzi też pewne komplikacje. No nie mówiąc już o tych, znowu wracając do modnej dziś ochrony środowiska, kwestii związanych ze zużyciem paliwa i z jakimś tam kopceniem na naszych ulicach. Wojciech Bernat, nowy przewodniczący radomskich struktur bezpartyjnych samorządowców, był gościem dzisiejszego programu Kontrast. Dziękuję, panie przewodniczący. Dziękuję bardzo. Życzę telewizji Zebra kolejnych 10 lat w tak znakomitej prosperity, w tak znakomitym rozwoju. Gratuluję panu redaktorowi, panu prezesowi Przemysłowi Balmowskiemu, bo jego upór, zaangażowanie, wiedza też na pewno stanowią o tym, że jesteście tutaj znacznym medium na naszym rynku lokalnym. Gratuluję jeszcze raz. I dlatego zapraszamy państwa na kolejny Kontrast. Maciej Zieliński, kłaniam się nisko. Do zobaczenia.
Enea Wytwarzanie to firma, która od lat aktywnie angażuje się w rozwój województwa mazowieckiego i wspiera wydarzenia sportowe, kulturalne oraz edukacyjne w regionie. Obecnie jest sponsorem radomskich drużyn siatkarskich Cerrat Enea Czarni Radom i Ele Klerk Moja Radomka Radom oraz klubu piłkarskiego RKS Radomiak Radom.